No, nastawienie jest mało przyjemne, bo wiadomo w jakim celu wyjeżdżamy, więc oczywiście jest to dla nas duże przeżycie, bo walczymy o spełnienie naszych postulatów solidarnościowych. No, przede wszystkim musiałyby się pojawić projekty przygotowane w resorcie edukacji, projekty zmian w prawie oświatowym, które odwrócą to, co tak wiele złego dzieje się w oświacie. To dotyczy przede wszystkim wprowadzania standardów. Proszę zobaczyć, że w tej chwili mamy ogromne zróżnicowanie w warunkach uczenia się dzieci i młodzieży. Tak naprawdę mamy tyle polityk oświatowych, ile samorządów. I tutaj trzeba przywrócić odpowiedzialność państwa za oświatę. Muszą się pojawić pieniądze dla samorządów, mądrze, rozsądnie wydawane. Muszą być ograniczenia w likwidacji szkół. Nie może być tak, że najmłodsze dzieci, które w przyszłym roku, sześciolatki obowiązkowo trafią do szkół, że będą po tyle kilometrów do tych szkół dojeżdżały. Muszą się po prostu pojawić konkrety, bo zapowiedzi słyszeliśmy już wiele. Tak jest, jasne, że nadzieje muszą być, że coś z tego będzie. No tyle ludzi jak przyjedzie, no to chyba zauważą w końcu w ministerstwie i nie tylko, bo my jedziemy przed MEN na początek, ale później na Wiejsko. Wiemy, że nie można być obojętnym wobec tych wszystkich niekorzystnych zmian, które się toczą w oświacie. Skoro nie ma rzeczywistego dialogu, skoro odbywa się on tylko w ten sposób, że są nam przesyłane akty prawne do zaopiniowania i żadna z kierowanych przez nas uwag nie jest uwzględniana, skoro po półrocznych rozmowach w MEN-ie pojawia się projekt zmian w karcie nauczyciela i zawiera takie elementy, które w ogóle nie były poddane rozmowom, no to pozostaje nam taka sytuacja, czyli mocna argumentacja prowadzona na ulicy. Mamy nadzieję, że będzie spokojnie, mamy nadzieję, że mamy do czynienia z normalnymi ludźmi, którzy wysłuchają nas i nie powtórzy się to, co kiedyś przeżyliśmy 30 lat temu. Ja zakładam, tak jak wczoraj słyszałem, że wszystko było spokojnie. Wydaje mi się, że i też. No, jedziemy z nastrojami, jak ludzie oświaty, mądrymi i spokojnymi. No tak trzeba.